Cześć, witajcie. Ostatnio wiele widzów się pytało, co robię, że banany tak szybko rosną i tak ładnie, że udało się ich przezimować w ogóle, więc już odpowiem. Są różne odmiany bananów i od tego właściwie trzeba zacząć. To jest tak jak na przykład z pomidorami. Mamy pomidory karłowe i pomidory zwykłe. To jest tak jakby gatunek, ale mamy też na przykład odmianę tych pomidorów. I tu już może być na przykład pomidor na przykład jakiś tam żółty, na przykład pomidor czarny, black cherry, albo na przykład czerwony, malinowy, duży. I tu już mamy właśnie te odmiany. Z bananami jest tak samo, dzielimy je na po prostu na odmiany. Tego akurat nie znam, bo to jest banan przywieziony z Turcji. No, na razie nie wiem, co to za odmiana. Ale na pewno to jest banan wysoki, no bo rósł dosyć wysoki. Mam nadzieję, że w donicy trochę skarłowieje. Obok mamy banana Super Dwarf Cavendish. No i widać, że on jest karłowy. Chodzi o to, że ma tu mały przyrost w porównaniu do tego, który ma większy. Widać, o co chodzi. Jeszcze jedna taka różnica. Na przykład jak możemy rozróżniać, to ma na liściach, a ten nie ma, jest po prostu zielony. Powiecie, że na nowych liściach, ale na starszych też. Ewentualnie co ma, no to też taką charakterystyczną różową łodygę, no których ten tutaj nie ma. Też tu ma coś różowego, ale to jest, no nie ma takich pod spodem, więc tu już możemy zauważyć, że jest to inny gatunek. Zapewne większość osób, co ma banany, wie, o co chodzi. Zobaczcie na tego liścia, zobaczcie na tego, więc to jest podstawa, żeby mieć gatunek. Ten ma tutaj takie fajne jeszcze przebarwienia, różowe końcówki, czego na przykład u tego nie zobaczymy. To teraz będzie pewnie zapytanie, taką odmianę mam kupić, czy tam wybrać. Ciężko powiedzieć, zależy jaką chcecie, czy chcecie jadalne, czy chcecie do domu, czy do szklarni, jakie mają być warunki. No bo nie każdy banan się da po prostu przezimować. Te akurat fajnie zimowały w domu, no ale nie powiem co to za odmiana, bo nie wiem. Natomiast ten już trochę gorzej, to jest Cavendish, jest bardziej wymagający, jest to banan karłowy. Ale też się udało, pień jest już duży w porównaniu z ręką, no to jest fajny, nie? Ale patrzcie na ten pień, a teraz podejdę do tego obok, tego co jest tu wyżej. Nie umiem go złapać w całości, no. I jest on wyższy, tamtego złapałem, a był o połowę niższy, nie? Więc wszystko zależy głównie od odmiany, jaką macie. Jeśli chodzi o te turki, no to mam jednego tu, a drugi jest tam. Tu jest jeszcze ten acuminata i tam jest jeszcze drugi. Tu jest ten drugi. Mam jeszcze velutinę. I tu właśnie pokażę najłatwiejszy sposób właśnie na ten przyrost. Patrzcie jak ten ma. Tu ma pierwszego liścia. Tu już ma drugiego, nie, to był pierwszy. Pierwszy był ten, drugi był ten. Zobaczcie jaki ma przyrost. Teoretycznie ten mały powinien wyprzedzić też tego turka. Tylko że to jest banan niejadalny, nie? Ma, znaczy jest jadalny, ale ma dużo nasion. Takich grubych nasion, no to zresztą zobaczycie teraz, nie? Ten akurat nie ma nasion, ten Cavendish. Więc ogólnie powinien być lepszy, no ale też jest trudniejszy w uprawie. No więc ten tak samo jest jadalny, też jest jadalny. I co jest jeszcze ważne, woda. Latem trzeba podlewać nawet 2 razy dziennie. Można zauważyć właśnie charakterystyczne zwijanie się liści, jak jest mało wody, no i wtedy to już jest praktycznie źle. Jeśli chodzi o to, że wtedy hamuje się wzrost, no i nie rośnie, tak rośnie powoli. Więc latem musi mieć, no musi być podlewany, najlepiej to 2 razy dziennie. Nie wiem, jak można z rana, koło 10, a później gdzieś tak koło, no na wieczór już, jak zajdzie słońce. Chyba że liście się ten, no to wtedy podlewamy, wiadomo. Nieraz nawet jest tak, że ma tu mokro z wierzchu, ale po prostu i tak ma liście oklapnięte z powodu właśnie mało braku wody. Więc latem cały czas trzeba podlewać. A jeśli chodzi o zimę, no to do minimum zmniejszamy podlewanie i tak samo nawożenie. W przypadku obydwu bananów, jeśli są zimowane właśnie w domu. Ten akurat sobie dał bez problemu, ten trochę gorzej, ale też sobie dał radę. Znaczy miałem na myśli tamten, bo ten niedawno co kupiłem. No miałem na myśli tego. No. I drugą rzeczą, która jest ważna, jest to nawóz. Jeśli chodzi o te banany, no to jeszcze mało nawożę, no bo praktycznie cały czas jest pochmurno. Już od tygodnia. Więc no nie nawoziłem aż tak. Jeśli chodzi o nawóz, teraz stosuję taki NPK 16, 11, 24. Jest to Plankton K, nie reklamuję. Jeśli chodzi o taki drugi, no który jest właśnie takie bardziej na pochmurne dni, to polecam ten NPK 7, 5 i 6. Też powinien się sprawdzić. To jest z jakiejś firmy, takiej nieznajomej. Z takimi tymi do roślin zielonych. Ogólnie jest trochę słabszy, ale zauważyłem, że ten lepiej, że po tym lepiej rosną. Można zauważyć prawdopodobnie tym, że są po prostu szersze liście. A to pokażę na innym bananie. Zobaczcie przykładowo na grubość tego liścia. Jest po prostu większy od mojej dłoni, a na grubość tego tu starego. Też jest większy, no ale zobaczcie, te nowe są szersze. I coraz szersze. Więc po tym można to zauważyć, że jest nawożony odpowiednio. Teraz będę testował jeszcze nawóz taki z pingwinem, z pingwinów ogólnie. No, wyświetli wam się teraz tu, co to jest za nawóz. Tu macie jeszcze opis, że on jest z Peru. No i ma azotu, fosforu, potasu około 9%. Też będę go testował na bananach. No i zobaczymy, czy też będzie odpowiedni, bo to trzeba sobie właśnie wybrać najlepszy. Na razie mi się wydaje, że ten jest najlepszy z tych wszystkich, co tu trzech podałem. Drugą rzeczą, którą też się ktoś tam pytał, że dolne liście obsychają i czy to jest normalne u banana. To jest normalne, one się rozrywają pod wpływem wiatru. Właśnie banan ma tutaj takie żyłki. No i dzięki tych żyłkom się może ładnie rozpruwać. O, widzicie? Jak go wiatr ten, to on się tu ten i później mu jest po prostu łatwiej. Dolne liście zasychają. Jak widać, później się je ucina i zostawiają cholewki. Jak widać, on już tu poszedł w grubość, bo aż te cholewki tu rozrywa. Ale to jest właśnie dobry znak. Co jeszcze? Banana nie można trzymać na pewno na parapecie w domu. Szczególnie, chodzi ogólnie latem, no bo zimą wiadomo, wkładamy do domu, generalnie do zimniejszego pomieszczenia, ale na przykład akuminat się nie da, bo to taka temperatura optymalna to 20 stopni zimą, ale czym większa, tym lepsza, bo on wtedy rośnie. A wtedy musimy mieć lampę doświetlającą, bo bez niej to może być ciężko. Albo po prostu troszkę zimniejsza temperatura, około 20 stopni. On tak sobie rośnie powoli. Dlatego mówię, że ważne jest to od odmiany. Niektóre lepiej zimują, niektóre gorzej zimują. Doniczka przy bananach też jest ważną rzeczą. Latem powinna być ona duża, około 20 litrów. Zimą niekoniecznie, wystarczy jakaś 5-litrowa. Ważne, żeby się przezimował. Praktycznie im mniejsza donica jest zimą, tym lepiej, bo wtedy łatwiej skontrolować, czy ma banan sucho, czy za mokro, nie? Szczególnie jak mamy je w domu. Więc im mniej, tym lepiej. No więc taki No. To jest akurat 10-litrowa, no ale ta mała welutina jest, no to nie potrzebuje większego. Do welutin akurat powinna być 20-litrowa, one w drugim roku już zakwitną, no tylko że nie mają jadalnych tych owoców. Dlatego ja uprawiam ogólnie takie jak acuminaty, można podoświetlać i może się uda, albo taki jak turek, on praktycznie jest bezproblemowy w zimowaniu. Im większy banan, tym trudniej przezimować, bo po prostu się nam nie zmieści na okno. Na przykład z tym będzie już kiepsko, no ale te liście się pościna na zimę, no i tam początek zimy będzie łatwy, później jakoś sobie może da radę trochę pod lampą, nie? No to wiadomo, im większy banan, tym jest trudniej go przezimować, chyba że tak podrośnie wysoki, że po prostu dam go na ziemię, no i dosięgnie do tego, nie? No zobaczymy też, jak to będzie. Ile podrośnie w tym roku? Ciężko stwierdzić. Ten też ciężko stwierdzić, nie wiem. Jak widać, mają odrosty. Takie małe. No, Cavendisze to przeważnie mają. I zobaczcie, pod tym już są kolejne. Widać. Zobaczcie, taka mała sadzonka. Nie wiem, ile ona może mieć. Kilka centymetrów, ile już ma odrostów. Tu mamy 2, 3, 4, 5. Zobaczcie. Trochę jest. I co planuję zrobić na długi rok? Zobaczcie, tu rosną papryki. Po prostu ich tu nie będzie. To będą takie sadzonki banana w tych skrzynkach. Po 3, myślę, do jednej. Oprócz tutaj jednej, no maga to zostanie, bo jest dosyć przydatna. Tu zamiast pomidorów to będą też bananki. O, jeszcze się pochwalę truskawkami. Truskawki zostaną, ale wszystkie już inne sadzonki powędrują na działkę. Tu jest jedna taka duża. O, pomidor, no kiwi tu zostanie, wszystko zostanie, tylko w tych skrzynkach. Co tu są? Tu jest jeszcze jedna. A będą bananki i się je po prostu będzie wykopywać na zimę. Do mniejszych doniczkach przyzimują i znowu będą tu rosły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No takie mam plany. No, zatem to było na tyle. Do zobaczenia. Zobaczcie. Liść za liściem. Jeden nawet jeszcze nie zdążył opaść, a już kolejny jest. No, nagrywam to już w inny dzień niż tamta reszta filmu i widać, jak te liście właśnie. To jest brak wody, mimo tego, że widać, że jest mokro, nie? Że dużo wody potrzebują. No i do zobaczenia, cześć.